Kalendarze adwentowe pod choinką, co oznacza, że jesteśmy już w domu. My w ogóle jeszcze wracając, dzisiaj wstąpiliśmy po drodze do galerii handlowej w Płocku i zakupiliśmy sobie jeszcze takie dzienia wierzchnie, nie będę coś Ci pokazywać, ale właśnie na święta akurat, nie tylko, żeby zadać szyku. Tutaj cały majdan. Robi się już pranie. A tutaj suszę torby, dlatego że tak się rozpadało, że wszystko nam po prostu zapadało. Trzeba powoli pakować prezenty. Jeszcze sobie naszykowałam kilka torebek, papiery też gdzieś tam powyciągane, naszykowane. Może coś jeszcze będę musiała jutro dokupić. Jeżeli chodzi o prezenty, to wszystko mam. Jeszcze jutro do odebrania mi została jedna ostatnia paczka, bo dzisiaj akurat z paczkomatów poodbieraliśmy wracając. Tutaj mam poszykowane też takie upominki w innych torbach, ponieważ to są akurat nieświąteczne upominki, tylko z naszego wyjazdu. W ogóle wszystko, jeżeli chodzi o moje torby, wyciągnęłam właśnie w poszukiwaniu tych świątecznych. I jeszcze pokażę, co przywiozłam sobie z wyjazdu, a są to kosmetyki z borowiną, z której słynie miejsce, w którym byliśmy, czyli Połczyn Zdrój. I tutaj mamy sól do kąpieli, krem pod oczy, olejek do ciała i masażu. Bardzo pięknie pachnie, długo się utrzymuje i przyjemne właśnie jest ciało później po takim olejku, tak przynajmniej godzinę z tego, co Pani mówiła, po masażu powinno się okryć na przykład tylko ręcznikiem albo szlafrokiem, żeby właśnie fajnie się też ten olejek wchłonął. I tu jeszcze mam maseczkę do twarzy, też z połczyńską borowiną. Nie ma, że zmęczenie, otwieramy kalendarze jeszcze przed snem.
Nic. Nic? Pudełeczko z nic. Ciekawe, czy u mnie będzie nic. 21. O, a to taki wacik wielokrotnego użytku.